Dzień dobry, witajcie. Przyszedł ten dzień, w którym przygotowuję sobie ziemię. To jest kompost, właściwie ziemia kompostowa. Leży już od kilku lat. Przesiałam sobie przez sito do piachu, do żwiru. Odseparowałem od większych frakcji, ewentualnie jakiś gałązek i tak dalej. No, czasami coś się tam jeszcze trafia. No i słuchajcie, no chciałbym dzisiaj przygotować sobie tą ziemię. Tu mam mączkę bazaltową, a jeszcze dopowiem do ziemi. Dodałem jeszcze ze trzy łopaty przekompostowanego obornika, który również przesiałem przez sito, przepuściłem przez sito mączkę bazaltową, tak symbolicznie, z tego powodu, że antyzbrylająco, żeby mi tutaj zadziałała, bo jest za krótki okres, żeby oddała swoje składniki roślinom. Będę siał rozsadę selera, pora, papryki, bo jeszcze nie mam zasiane, więc sobie to przygotuję, jeszcze to wymieszam za chwilę łopatą albo szufalką, szufalaczką taką małą, wymieszam tak symbolicznie, żeby po prostu, mówię, tak jak wspomniałem wcześniej, mączka, żeby zadziałała antyzbrylająco. I będę miał na kilka doniczek. Słuchajcie, będę siał. Jeszcze było, że tutaj lepiej wymieszam. O, w miarę to wygląda. Tu żadnego gotowego podłoża nie kupowałem. Najlepsze jest swoje. Wszystko, co swoje, jest najlepsze. Także i swoja pomoc. Sam sobie pomagam. Jeżeli tak mogę to powiedzieć, tak to nazwać. Pies mi tutaj akompaniuje. Za chwilę dostanie opiernicz. Dobra, słuchajcie. Mam doniczki. A, perlit jeszcze. Jeszcze zapomniałem o najważniejszym. Perlit będę dodawał. Więc nie wiem, czy wymieszać to tu. Może częściowo tu wymieszam, bo jest już dużo tego. Zaraz się rozsypie. A zaraz będzie się pyliło. Trochę to rozmieszam, żeby jeszcze ta gleba stała się lżejsza. No może nie są to dobre warunki ku temu, ale no nie mam gdzie, nie mam miejsca, żeby to przeprowadzić. Przydałaby się jakaś szklarenka, no ale niestety nie mam, więc trzeba sobie radzić tym, co mam. O, no i tak to sobie wymieszam. Mam dwa opakowania, więc jak będę ubierał, to będę dosypywał. No, dobra. Także ja mam doniczki. Kupiłem sobie w różnych kolorach, żeby mi łatwiej było. To prawda, można... O, dobrze, że się nie zacisnęły. Można sobie opisać, ponumerować, czy jakkolwiek. No, ale ja wybrałem sobie jeszcze kolory. Łatwiej się właśnie tutaj rzuca w oczy kolor. Mam jeszcze czerwoną, mam jeszcze białą. No i te mi się jeszcze powielają kolory. Więc sobie teraz dorzucę. No i będę siał to, co mówiłem. A może później jeszcze na pomidorki się zdecyduję. No z pomidorkami się nie spieszę, bo nie będę miał gdzie ich przetrzymywać. W tamtym ubiegłym roku męczyłem się strasznie właśnie z wynoszeniem i z przynoszeniem pomidorów. No i witajcie ponownie. Ziemię mam już nasypano w doniczkach. W momencie, gdy ubywało mi staczki towaru, dosypywałem perlitu, dosypywałem mączki bazaltowej. Słuchajcie, może ktoś mi zwróci uwagę, że jest to niewłaściwie zrobione, ale ja tak robię od kilku sezonów. Tak sobie to wszystko przemyślałem, że będzie to dobrze i tak dalej. Jeżeli ktoś chce, no może skorzystać z tej mojej porady, mojego sposobu. No, zdaję sobie z tego sprawę, że no, każdy ma inne warunki. Nie musicie mieć dokładnie takiej samej gleby jak ja. Ja mam inną glebę. Obornik przekompostowany. Możecie inny perlit kupić. Inną doniczkę. Tak już żartobliwie mówiąc, ale wiadomo, no, każdy warunki ma inne, mamy podobne, aczkolwiek inne, więc no, ja tak robię. Teraz sobie zaniosę to do domu, no, żeby mi się ziemia ogrzała. No i będę chciał tutaj rzutowo posiać nasionka i później jeszcze sobie cienką warstwą przykryję tej ziemi, którą też zaniosę do domu, żeby mi się ogrzała. No i widzę tutaj fragmenty
właśnie obornika, czyli no bardzo dobrze mi się to przemieszało, o, bardzo dobrze. Także posieję, no i będę podlewał, tak? Będę podlewał humusem, no i w tej sytuacji chyba zamówię już Eny. Oglądam prognozy pogody, nie nadają już nam w nocy przymrozków, więc zamówię sobie Emy, bo też muszę, tutaj zerkam na mój rabarbar, który jeszcze urósł od tamtego momentu, kiedy pokazywałem, ale go tutaj trochę poszargał przymrozek, który był, no nie wiem, tam mogło nawet do 6 stopni poniżej zera spaść. 5 było prognozowane, a jak było, no to tego nikt nie wie, ale mogło spaść właśnie poniżej 5 stopni. I widzę, że troszkę zaczyna chorować. Ja go co prawda okryłem agrowłókniną, ale po tym większym mrozie poszedłem, patrzę, no liście są zmarznięte, no wiadomo, to nie jest jakaś szczelna otulina, żeby to nie, no 1-2 stopnie, no to może na chwilę zabezpieczyć, ale nie taki duży mróz, więc no zobaczymy. Czyli wracając do sedna, będę chciał jeszcze zamówić Emy i po prostu jeszcze sobie to spryskać. No też można, jeżeli macie przed zasianiem, też można spryskać, czy nawet tutaj rzutowo rozsypać Emy, znaczy te nasionka i spryskać Emami. Ema 5 z wrotyczem, ten naturalny fungicyd, to bym polecał, także można i nasionka tym potraktować. To ma na celu właśnie zabezpieczenie przed niektórymi chorobami, zwłaszcza grzybowymi. Więc no, jeżeli ktoś ma, to może tak zrobić. No ja będę zamawiał, więc może pomidorki będę sobie pryskał. Za 2 dni powinno mi przyjść. A dzisiaj będę chciał właśnie seler, por i paprykę sobie posiać. Dobra, to tyle. Widzimy się później, tak? Jeżeli będę już coś w domku robił, także włączę się jeszcze na chwilę w domu. Witajcie ponownie. Właśnie jestem już w trakcie siewu. Ziemia się troszeczkę ogrzała. Tu już mam popsianą paprykę. Też zwróciłem uwagę na kalendarz księżycowy. Dziś jest właśnie czas wysiewów roślin na owoc, czyli papryka, i liściowych, liściastych, czyli to w tym przypadku będzie por. No mam delikatny problem z selerem naciowym. Z jednej strony jest to seler naciowy, czyli jak gdyby na liście, a z drugiej strony no jednak jest taka no trochę korzenista roślina, więc poczekam sobie do środy na wszelki wypadek. No i słuchajcie, i tuż dzisiaj będę chciał zrobić taki mały eksperyment. Też ktoś mi pisał, że jak się sieje na warzywo, nasionka, generalnie trzeba to wysypać na rękę, żeby był kontakt z tą naszą energią, z tą naszą dobrą energią, i w ten sposób, dotykając ją rękoma, siejemy. Więc ja mam dwie torebki pora Bartek, więc posieję sobie w ten sposób tutaj z ręki, a drugą torebkę wysieję bezpośrednio z torebki, nie dotykając nasionek. I zobaczymy, jaki będzie miało to wpływ na wzrost roślin, jak to będzie wyglądało. Widzę, że są bardzo wydajne, także tutaj będę musiał na pewno dwie doniczki poświęcić na zasiewy tych roślinek. O, patrz, jakiś robaczek mi się tutaj przyniósł. Pewnie z oborniku albo z kompostu. No to takie żyjątka, które i tu żyją. Dobra, opatrzę tu jakieś nasionko stare. Dobra, trzeba to odłożyć, żeby nam nie wskiemkowało. To jakiś chyba ogórek. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. I tak mniej więcej, żebym do połowy sobie to zasiał. Także tu sobie to przedzielę. A jeszcze tak żytowo posieję. Mam już przyniesiono też ziemię, żeby to przykryć. No i będę to oczywiście humusem podlewał. Jak to się jeszcze ogrzeje, zasypię to, podleję humusem, no i będę tutaj doglądał co jakiś czas. No, na razie nie mam tych wskaźników, żeby sobie tutaj opisać poszczególne odmiany, gdzie która jest, ale sobie spokojnie zaznaczę w tym roku, nawet tutaj będę sobie numerował, żeby wiedzieć. Mam flamastry taki specjalny. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle no, z tych wysiewów właśnie tej rozsady, wysiewów rozsady, którą dzisiaj zacząłem. Dziś mamy 11. 13 będę siał seler korzeniowy. Myślę, że jeszcze sobie dokupię ze dwie torebki, żeby było tego więcej. Także sukcesywnie, pomalutku będę te swoje rozsady wysiewał. No i pewnie
albo pod koniec tego tygodnia, albo w przyszłym tygodniu będę chciał zasiać pomidorki. Pomidorków mam już kilka odmian, jeszcze jedną chcę zamówić sobie, bądź gdzieś tutaj dostać na miejscu. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Także no, sezon zapowiada się bardzo ciekawie, no i ja życzę Wam takiego dobrego startu i dobrego sezonu. Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego razu.